Siemanko, siemaneczko, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Beardrust. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy opowiadać sobie o pomadach koloryzujących włosy. A dokładniej o dwóch produktach. Będzie to Nishman Coloring and Styling Wax w dwóch odcieniach. Pierwszy z nich będzie to Light Silver, a drugi Grey Smoked. Powiem szczerze, że produkty Nishmana są fajne, bo są w bardzo przystępnych cenach, a jakościowo nie są jakoś szczególnie złe. Mają bardzo fajny żel po goleniu w połączeniu z wodą kolońską. Film nagrywam z trzech powodów. Pierwszym z nich jest, a właściwie są Wasze prośby o recenzję jakichś produktów Nishmana. Drugi powód jest taki, że jeszcze jakiś czas temu miałem dłuższe włosy i chciałem nagrać dla Was taki tutorial, jak zrobić sobie fryzurę na Wiedźmina. I właśnie do tego chciałem użyć tej srebrnej pomady z Nishmana. Aczkolwiek mój serdeczny kolega Tomasz ubiegł mnie w tej kwestii i nagrał swój poradnik, swój taki tutorial. Gdzieś tu do góry wrzucę Wam link. Całkiem fajnie mu to wyszło, zdecydowanie lepiej niż mi, ale to zobaczycie później. Na pewno widzieliście już serial Netflixowy Wiedźmin. Mi osobiście się podoba. Także powiedzmy, ta mania na Wiedźmina gdzieś tam cały czas jest, kręci się. A z tą pomadą można fajne efekty uzyskać. Tomasz używał innej pomady, ale efekt generalnie te produkty dają podobny. Trzecim powodem, dla którego nagrywam ten film, jest to, że już jutro Sylwester, później czas karnawału, czas imprez, zabaw. Czasami chodzi się na jakieś takie tematyczne imprezy, przebierane i właśnie takie pomady można wykorzystać również w tym celu, aby troszkę podrasować swój look, swoje włosy. No to co? Lecimy! Pomady Nishmana, tak jak widzicie, znajdują się w takich plastikowych, napompowanych puchach z takim fontem dosyć, że tak powiem, inwazyjnym. Na pierwszy rzut oka wygląda to trochę tak śmiesznie, może nawet tandetnie, aczkolwiek w pewnym sensie te opakowania mają swój urok. Oczywiście zakrętka z gwintem, w środku produkt. Jest to taka srebrna maź. W przypadku tego drugiego produktu tutaj już pomada jest czarna. Fajne jest to, że te opakowania posiadają tu takie wgłębienia, przez co odkręcanie jest łatwiejsze. Zapachowo jest przyjemnie, ale nie są takie specjalnie wyszukane zapachy, raczej takie bardzo kosmetyczne. Na włosach raczej długo się nie utrzymują. W składzie w pierwszym miejscu mamy wodę, później mamy wazelinę, a wosk pszczeli, jakiś silikon. No generalnie nie jest tragicznie, ale też jakoś pomady nie są szczególnie napakowane, powiedzmy, składnikami takimi, które nasze włosy mogłyby odżywić. Występują trzy. Pierwszy to jest właśnie Light Silver. Później mamy C2, czyli Grey Smoked, i jeszcze jest C3, czyli taki już naprawdę czarny. Produkty te określane są jako Coloring and Styling Wax, czyli jest to pomada woskowa, chociaż na bazie wody, i ma dwie funkcje: koloryzuje i układa. O ile koloryzuje, tutaj się zgodzę, to układa raczej średnio. Raczej nie jesteśmy z tą pomadą ułożyć jakichś takich fikuśnych fryzur. Z tego tytułu, że jest to wosk, no to raczej fryzury takie bardziej zaczesane, zalizane,
Jak najbardziej tak. Swego czasu testowałem już ten produkt w domowym zaciszu i otrzymałem z nim całkiem fajny efekt. Gdzieś tutaj sobie możecie zobaczyć, jak wyglądała moja stylizacja na białego wilka. Miałem wtedy jeszcze trochę dłuższe włosy. I akurat z tym produktem efekt jest taki, powiedzmy, widoczny. Jest to pomada, która ma nam po prostu te włosy posiwić, sprawić, że będą siwe, srebrne, gołębie, jak kto woli, jak zwał, tak zwał. I tutaj ten efekt faktycznie jest zauważalny. Aplikacja tego produktu nie jest wyjątkowo trudna, jest raczej intuicyjna, aczkolwiek powiem szczerze, że trochę tego produktu trzeba na włosy nałożyć. To, co widzicie w tym momencie na filmie, to jest jakby ułamek tego, co nałożyłem tak naprawdę na włosy, ponieważ tych dziabów chyba było z 10, jak nie więcej. Po to, żeby jak najwięcej po prostu włosów zakryć tym srebrnym kolorem. I możecie sobie teraz też zobaczyć właśnie, jak wygląda mój wiedźmin. Przy czym oczywiście wosk można też nakładać na brodę, na wąsy, na brwi, wszędzie, gdzie macie włosy. Troszkę mniej taki, powiedzmy, widoczny efekt uzyskałem z tym drugim produktem, z C2. C2 i C3 to są już takie produkty, które raczej mają na celu przyciemnienie siwych włosów, więc jakby odwrotność tego. I tutaj faktycznie aplikacja jest podobna, tutaj nie ma zbytnio różnic. I efekt jakby jest widoczny, faktycznie włosy siwe są przyciemnione. Oczywiście wszystkie te koloryzacje to są takie do pierwszego mycia, czyli po imprezie zmywamy wosk z włosów i automatycznie wracamy do swojego naturalnego koloru. Aczkolwiek właśnie w tym przypadku tej C2 ten efekt nie był taki mocno widoczny, jakoś specjalnie włosy mi się nie przyciemniły, ale te siwe, które chciałem zakryć, jak najbardziej zakryłem. I jest jakby wszystko fajnie, tylko minusem tych produktów, szczególnie tych przyciemniających, jest to, że one niby wysychają na tych włosach, ale nadal jakby farbują, bo to też pewnie Was interesuje, czy te pomady farbują. Owszem, tak, farbują. Jeśli będziecie chcieli sobie na przykład przeczesać włosy ręką, nie wiem, dotkniecie się gdzieś do białej koszuli, to miejcie na uwadze to, że może się pobrudzić. Także to jest chyba jedyny taki minus tych produktów. Drugim minusem może być to, że faktycznie nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek stylizacji. Raczej te pomady nie mają mocnego chwytu, chociaż jak nawalimy ich bardzo dużo, to nie ma tragedii, te włosy się trzymają. To, co jest fajne, to na pewno to, że jest to taki właśnie fajny gadżet, który można wykorzystać na różne sposoby, pokombinować sobie z koloryzacją tych włosów. Wiadomo, nie jest to produkt, którego używamy na co dzień, ale od czasu do czasu gdzieś tam na jakąś imprezę, na wyjście, można sobie coś takiego na włosy zarzucić, pobawić się tym jak najbardziej. I fajna jest też cena, bo za taką puchę 150 ml płacimy jakieś tam między 3 a 4 dyszki, więc też nie ma tragedii. No i co? To chyba tyle. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych produktów, macie jakieś uwagi, komentarze, śmiało piszcie na dole. Dajcie znać, czy Wam film się podobał, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich luźnych filmów. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie innych produktów niż Mana, to oczywiście również możecie pytać. Z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!